Oliwier, wygrywamy z Olimpią Grudziądz. Ty dzisiaj wyszedłeś w pierwszym składzie i w końcówce meczu usiadłeś już na ławce rezerwowych. Jak z twojej perspektywy wyglądało to spotkanie z murawy i z ławki rezerwowej? W pierwszej połowie jako zespół wyglądaliśmy bardzo pewni siebie, strzeliśmy 2 gole i przeważaliśmy. W drugiej połowie troszkę daliśmy więcej inicjatywy zespołowi przeciwnemu. Ja czułem się bardzo pewny siebie po ostatnim meczu i tak. Mhm. Na początku trener wystawiał cię chyba trochę bardziej na skrzydle, a w ostatnim czasie jednak widzimy, że grasz bardziej w środku pola. Tak. Która pozycja jest dla ciebie lepsza? Czuję się o wiele pewniej siebie w środku pola. Jestem częściej pod grą. Czuję się też bardzo, jestem bardziej kreatywny i mogę jakby rozrzucać piłki do środka. Mam dobrą wizję gry. Mhm. Czy ta żółta kartka, którą otrzymałeś jeszcze bodajże w pierwszej połowie, trochę cię nie stonowała, bo widać było, że chyba troszeczkę bałeś się jednak tego kolejnego faulu? Znaczy po tej żółtej kartce oddałem jeszcze jeden faul, grałem dosyć agresywnie i troszkę stonowała mnie ta kartka przez to w drugiej połowie. Też nie mogłem aż tak mocno doskakiwać do zawodników, tak jakbym chciał. Bo właśnie w pierwszej połowie byłem bardzo agresywny i ostatnio jakby dobrze się czuję tak grając. Przeciwnicy ciężko mają ze mną, bo boją się, że wejdę, ale dobrze, wydaje mi się, że trzymają chłodną głowę i nie dostałem czerwonej kartki. Wydaje się, że trochę jesteś takim lekiem na te braki chyba trochę kadrowe w środku pola, bo tak na dobrą sprawę wcześniej trener mówił, że był Mydlarz, był Pioterczak, Miela, Suszyński i właściwie brakowało chyba trochę rotacji, a w tej chwili jak ty wchodzisz do tego środka pola, no to trochę chyba to lepiej wygląda. Wiadomo, jest konkurencja dość duża w środku pola, ale jakby też trener ocenia poprzez trening i inne mecze, ja czuję się bardzo pewny siebie, tak jak powiedziałem i mam nadzieję, że będę to kontynuował. Teraz gramy w Częstochowie, w mieście, w którym ty tak niedawno też grałeś. Dokładnie. I jesteś jakby wychowankiem tego klubu, tak? Dokładnie. Tych klubów częstochowskich. No mam, chcę pokazać w Częstochowie, na co mnie stać, więc i cały zespół, więc mam nadzieję, że pojedziemy i zdobędziemy 3 punkty. No i przełamiemy chyba tą niemoc wyjazdową. Wyjazdową, owszem. Dzięki. Dzięki ślicznie.